Są trzy fazy gówno burzy. Kuposniaczek, kałszkwał oraz trzecia, ekskrementornado. To właśnie ono wybija z kanałów podkrakowskich w wybitnej produkcji polskiej Netflixa horrorze fantasy autorstwa dwóch równie wybitnych reżyserek. Kasia Adamik i Olga Hajdas. Ta druga znana z wybitnych produkcji pod tytułem Ukryta Prawda oraz Barwy Szczęścia. Więc wiedząc to wszystko, polska superprodukcja, Barwy Szczęścia, Ukryta Prawda, Netflix i fantasy, byłem w 100% przekonany, że będziemy mieć do czynienia z murowanym sukcesem. Po pierwsze, nastawiłem się na to, co zawsze. To znaczy, że w polskich filmach i w polskich serialach nie ma czegoś takiego jak naturalny dialog. Przykładowo, Krzysztof, mógłbyś mi podać wodę? Proszę, tutaj jest twoja woda. W polskim kinie, w polskim filmie, zagranym przez polskich aktorów, dialog ten brzmiałby: Krzysztof, możesz podać mi wodę? Proszę bardzo, oto twoja woda. Wszystkie dialogi bowiem są zawsze nagrywane na jednym tonie, niezależnie od tego, czy ktoś się cieszy dlatego, że dostał się na wymarzone studia, na które usiłował się ucieszyć, czy mówi: o nie, morderca właśnie chce mnie zabić i ściga mnie, muszę natychmiast uciekać. I ja w tym momencie nawet staram się nadrabiać gestykulacją to, że mówię cały czas wbrew sobie na jednym tonie i z jedną intonacją, ponieważ nienaturalne dla mnie jest niewyrażanie emocji. Ale polscy aktorzy jednak, quod erat demonstrandum, nie mają z tym żadnego problemu. Przed wami między innymi Andrzej Chyra. Dzieją się dziwne rzeczy. Dobre bóstwo zabiło. Ale dobre bóstwa nigdy nie mają złych intencji. Nie. Nie ma mowy. Non sitoter. Nie możemy się pomylić. Obiecał mi pan! Nie! Ale... Powiecie przecież Krzysztof. Krzysztof! My tutaj nie przyszliśmy po Andrzeja Chyrę. My tutaj nie przyszliśmy po jakieś smęty, polskie dialogi. Nie, nie. My tu przyszliśmy po potwory. Potwory w Krakowie. Myślicie, że Krzysztof wam nie pokaże? Oczywiście, że Krzysztof wam pokaże. Proszę bardzo, tu jest scena tajemnicy. Największa moc skupia się w centrum równoległego świata. Tego miejsca szukamy. Tu znajduje się klucz do tego, co się dzieje. I z tą tajemnicą są oczywiście potwory. Co jeden, to lepszy. Jak wam mało tej nędznej parodii Labiryntu Fauna Guillermo del Toro, pani z zarazą, czarną zarazą, albo chaos, 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 chaos,
albo tego Mikołaja, który się zasadzał na Szwabów, bo Szwaby w Krakowie pewnie zwiedzają, po niemiecku zwiedzają. Jak wam tego ma? Spokojnie, spokojnie. Wiem na co czekać, wiem. Przecież polskie kino specjalizuje się nie tylko w pokazywaniu półnagich ludzi, którzy zachowują się w całkowicie irracjonalny sposób. Nie tylko specjalizuje się w pokazywaniu sikających facetów, jak również w najbardziej wulgarnym pokazywaniu seksu, jak to jest w ogóle możliwe. Nie. Polskie kino w jednym specjalizuje się najlepiej. W pokazywaniu egzorcyzmów połączonych z bólami porodowymi. No jak? Podoba się wam, co? No pewnie, że przyznajcie się, że się wam podoba. No przyznaj się, że to dobre, że to takie fantastyczne, że czekałeś na to po prostu. I no zobacz, jak się starali, jak chcieli zrobić. Chciały Kasia Adamik i Olga Hajdas, jak się starały, żeby zrobić fantasy kino. Proszę, nie podoba ci się? To tak narzekasz, tym malkontentem jesteś. Bardziej paradoksalne jest w tym wszystkim to, że w jednej z końcowych partii serialu pada, wprawdzie w języku angielskim, ale świetne podsumowanie tego, co widz czuje, obejrzawszy wszystkie 8 odcinków tego sakramenckiego gówna. I know it hurts. No i właśnie, cierpię. Bardzo cierpię. Nie obejrzałem oczywiście 8 odcinków ciurkiem, obejrzałem je na gigantycznym przyspieszeniu, przewijając wielokrotnie, ponieważ ja nie jestem w stanie słuchać kogoś, kto mówi w ten sposób i nie ma w tle żadnej muzyki. Ja po prostu nie jestem w stanie odbierać tak dzieła audiowizualnego, bo to jest dokładnie wszystko to, co dla mnie zaprzecza dziełu audiowizualnemu i jego idei. Połączeniu słowa, muzyki, dźwięku, aranżacji dźwięku i efektów specjalnych i wszystkiego tego, co ma być magią kina. Przepraszam najmocniej, wypuszczanie w 2022 roku takiego spektaklu i festiwalu złego smaku, kiczu i cringe'u, to jest już pewna przesada. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że polskie kino to jest kino klasy F. Jestem do tego przyzwyczajony, nie mam wysoko zawieszonych oczekiwań. To jest no mniej więcej tak, jakbym miał porównać wyjście do restauracji z 3 gwiazdkami Michelin, to powiedzmy byłoby kino zachodnie, z wyjściem na kebaba, które nie dość, że jest zgniłe mięso w środku, to jeszcze zamiast, żebyście kebaba dostali do bułki, ktoś wam wali w twarz tym kebabem i mówi, co ty jeszcze się nie cieszysz z tego? Dobry kebab przecież. To jest dla mnie doświadczenie polskiego kina. Czuję się obrażony jako widz, czuję, że mój czas został zmarnowany i przede wszystkim widzę, co z biednymi polskimi studentami Akademii Teatralnych robią ci debile aktorzy, którzy usiłują uczyć ich czegoś, co jest zaprzeczeniem właśnie magii kina. Uczą ich teatralności, sztuczności i sami nie potrafią mówić. Co to jest za żenada, żeby Andrzej Chyra bo słychać? No przecież to jest żenujące, tak? Jeżeli przeciętny youtuber jest w stanie artykułować lepiej niż wybitny polski aktor. Przepraszam, już dość, tak? Enough is enough, jak mawia klasyk.
Może przestańmy wreszcie dotować polskie kino, może przekierujmy strumienie finansowania na przykład na gry wideo, bo przepraszam, najgorsze gry wideo polskie, jakie wyszły z Cyberpunkiem 2077 włącznie, mogę mieć pretensje do tej gry, ale przepraszam, nie ma wciąż w niej takiego spektaklu beznadziei, porażki, jaki jest w polskich produkcjach kinowych. I ja wiem, ktoś mi powie, że tu był taki film wybitny, inny film wybitny. Nie interesuje mnie to, okej? Okay? Bo to jest to, czym się w tym momencie promujemy. To jest to, co ląduje na Netflixie. Pierwszy był drugi sezon Wiedźmina, a teraz jest jeszcze gorzej. Moje pytanie brzmi, co będzie następne, tak? Bo nie spodziewam się niczego już dobrego. Nie oglądajcie krakowskich potworów. Nie nabijajcie temu gówno wyświetleń, ponieważ nie zasługuje na wasz czas. Jest to najgorsza rzecz, jaką widziałem w całym swoim życiu, a widziałem złe rzeczy. Także za pośrednictwem kanału Mietczyńskiego, który uchronił mnie od najbardziej cringe'owych filmów polskich, ale nie, to jest najgorsza rzecz, jaką widziałem w całym swoim życiu. Nie róbcie sobie tego. Można to, nie wiem, oglądać na bani ze znajomymi dla beki, ale wciąż uważam, że będziecie mieć wtedy mdłości. Nie polecam! Do następnego.